Witam Państwa, chciałem przedstawić swoją budowlę z klocków Lego, taki jakby latający. Składa się z kilku mniejszych baszt i z dwóch większych głównych jakby wież. Całość ma 46 cm wysokości, a szerokości i długości jest 26 na 30 cm. Całkiem sporo on waży, nie wiem ile. Nie wiem też z ilu klocków się składa, ale jak go zburzę, to potem policzę co do jednego i przy prezentowaniu następnej budowli podam tą ilość. Zameczek się jakby rozkłada. Tutaj wieżyczka jest zdejmowalna. Zajmuje się także tutaj daszek w tej wieżyczce. Tutaj mamy w środku pana kusznika. Spód jest zdejmowany w ten oto sposób. I tam jest na dole taka jakby ala zbrojownia. Teraz może coś z bliska. To jest ta pani księżniczka w jednej z wież. Jest to wieża w stylu jakby japońskim. Gronieje ten rycerz. Jest wkurzony, ponieważ pani księżniczka najprawdopodobniej ma romans z tym oto tutaj panem. Też mamy pana rycerza. Widać filary, na których opiera się ta konstrukcja. No sobie strony będzie lepiej widać. Na tych dwóch dużych filarach, takich czerwono-czarnych, właśnie się opierają te dwie główne wieże. Tutaj mamy dół. To są skrzydła smoków, wszystkim świetnie pewnie znane. Posłużyły mi jako klapki osłaniające armatki. Teraz pokażemy zbrojownię. Jest tutaj gromadka rycerzy zadowolonych. W każdym narożniku są kusze, więc łącznie jest ich 4. Małych armatek jest 6, dużych są 2. Jest z nimi także pan Elvis, bo tak, jeszcze z małpą. Tutaj pan pije herbatkę. Są beczki z bronią, amunicja, jak to w zbrojowni, wiadomo. Całość się ładnie wkłada. O, proszę. Tak się to prezentuje. O, drzewka. Lubię motywy drzew na budowlach. Także plotłem tutaj takie jakby zarośla. I voilà.